dniu dzisiejszym, w czasie tej mszy świętej w naszej wspólnocie skupia się tak wiele różnych tajemnic i te już tutaj wspomniane, ale i te, o których chociaż w kilku słowach warto powiedzieć i zasygnalizować. O tej porze w parafii w Wieliszewie zapewne dobiega końca msza święta, która rozpoczęła czas nawiedzenia kopii cudownego obrazu jasnogórskiego w tamtej parafii, w ostatniej parafii dekanatu legionowskiego. Przebogata tajemnica ludzkich doświadczeń, działania mocy Boga, orędownictwa Matki Najświętszej. Maryi, która przechodzi przez naszą diecezję, przez nasze parafie, przez kolejne dekanaty, przez rodziny, zatrzymuje się przy każdym człowieku. Niesamowite bogactwo. 1 marca to również dzień pamięci o żołnierzach nazywanych wyklętymi, którzy byli żołnierzami niezłomnymi. Skoro wspominałem, że gromadzimy i skupiamy w naszej wspólnocie modlitwę i troskę o całe nasze miasto, to ile tutaj jest takich miejsc, które przypominają tamte wydarzenia, które są miejscami bohaterstwa, ale były też miejscami, które miały być nigdy nieodkryte. Przez tyle godzin w naszym mieście tyle było wydarzeń, uroczystości, modlitw, spotkań, przywoływanych treści, które historia w jakiś sposób opisuje, ale które ostatecznie rzecz biorąc dotykają ogromnej tajemnicy bogactwa ducha. Tego pięknego, jaśniejącego, ale i tego, który uświadamia nam, jak potrzeba modlitwy i mocy Boga, aby to, co jest swoistym demonem przeszłości i zbrodni, nie królowało. Ale my tutaj jesteśmy jako ci, którzy chcą przeżyć i rozważyć tajemnicę wiary. I dzisiaj otrzymujemy ten szczególny dar Bożego Słowa, który w tych biblijnych obrazach tego suchego, dzikiego krzaku, rosnącego gdzieś w jakimś zapomnianym miejscu pustyni, i tego krzaku, który czerpie wodę i żyje, męża przeklętego i męża błogosławionego, o których mówił prorok Jeremiasz, ale i tych postaci z przypowieści Chrystusa, bogacza i Łazarza, tego, który Boga traktuje na równi, jako niemalże równego sobie, ale i tego, który w Bogu pokłada całą nadzieję i doświadcza Jego opieki. To są te swoiste bieguny, które uświadamiają nam, jak potrzeba naszej troski i refleksji o to, aby to, co jest darem Boga, to, co jest darem Jego błogosławieństwa, rzeczywiście w nas żyło. I cóż czerpiemy z tych słów? Chciałbym tutaj odnieść się chociażby do tego niesamowitego obrazu i tego stwierdzenia, wydawałoby się takiego może nawet banalnego, które przypomina Ewangelia, że ten bogaty człowiek ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. Był człowiekiem przekonanym o tym, że sam sobie wystarczy. Co więcej, był człowiekiem tej ludzkiej i światowej sytości. On sam sobie zapewniał to wszystko, co nadawało sens i odpowiadał na to. A z drugiej strony jest ten Łazarz, ten, którego imię oznacza, że Bóg okazuje troskę, który, biorąc pod uwagę dalszy opis przypowieści,
był człowiekiem ufności, człowiekiem oddania dla Boga. I zadajemy sobie pytanie, co potrzeba, żebyśmy nie popełnili błędu bogacza, abyśmy wytrwali w postawie Łazarza. I dostajemy właściwie dwie główne odpowiedzi. Po pierwsze, potrzeba naszej wrażliwości na Boga. Po drugie, wrażliwości na człowieka. Kiedy zatrzymujemy się nad tą wrażliwością, nad Bogiem, na Boga, to uświadamiamy sobie i przypominamy chociażby ten zwrot i to stwierdzenie, kiedy ten bogacz już potem cierpiąc męki mówi: Ojcze Abrahamie, poślij Łazarza do moich pięciu braci, również i tak naprawdę do mojego ojca. Oni mieszkają w domu mojego ojca, niech ich przestrzeże. I słyszeliśmy, jak Abraham, Chrystus odpowiada: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. I to jest ta pierwsza wskazówka. Tyle Pan Bóg ofiarował nam darów, tyle Pan Bóg ofiarował nam tajemnic swojego życia, takich wydawałoby się zwyczajnych, oczywistych, jakże potrzeba, żebyśmy nie zatracili wrażliwości na nie. Jakże potrzeba, abyśmy chociażby patrząc i wsłuchując się w tekst dzisiejszej Ewangelii, czytania, potrafili zobaczyć, że to jest słowo dla nas. Abyśmy może spróbowali zobaczyć, co w nas rzeczywiście jest żywe, co przynosi owoc, ale może przede wszystkim skąd czerpiemy i co jest źródłem tego wszystkiego, co w naszym życiu się dokonuje. Skoro odniosłem się do dzieła peregrynacji, cały dzisiejszy dzień od wczorajszego wieczora Matka Boża była w parafii w Chotomowie. Otrzymałem taką informację od jednej z osób, która przed godziną 12 udała się do kościoła w Chotomowie na modlitwę razem ze swoim synem i zadałem, wydawałoby się, nierozsądne pytanie. A ludzie byli? Odpowiedź brzmiała: cały kościół. Nie było problemu, nie było wątpliwości i zapewne to jest również i doświadczenie kapłanów i tych wszystkich, którzy tutaj dzisiaj w tym kościele stacyjnym brali udział. Nie było trudności. Kiedy człowiek ma świadomość, co jest jego źródłem i ma to nieodparte przekonanie, że potrzebuje tego źródła, potrafi znaleźć czas, potrafi znaleźć możliwości. Czy to będą wyrażone w tych kościołach stacyjnych, w nawiedzeniu, czy będą wyrażone w naszej modlitwie, tej prywatnej, tej wspólnej, kiedy my po prostu otwieramy to źródło, kiedy my je czyścimy, kiedy my próbujemy sprawić, żeby nic niewłaściwego, nieczystego jego nie zabrudziło. Tyle jest momentów, tyle jest okoliczności, tyle jest darów, które Pan Bóg właśnie w taki sposób do nas kieruje. I to jest przecież też jedna z nadziei płynąca z tego całego dzieła stacyjnego. Że my właśnie w tej wspólnocie chcemy to źródło uchronić, chcemy o nie dbać. Oczywiście to też uświadamia nam, jakże jest niesamowicie ważne, aby potrafić wsłuchać się, aby potrafić to przyjąć, aby potrafić tym żyć. Ten bogaty człowiek świetnie się bawił. On nie potrzebował innego źródła, bo był przekonany, że sam jest. I to jest też ta wielka zachęta, abyśmy dzisiaj jako owoc tego czasu wielkopostnego skupienia i refleksji potrafili właśnie odnowić to Boże źródło. Ale z drugiej strony z tego dzisiejszego daru słowa płynie również i refleksja, jeżeli chodzi o wrażliwość na człowieka. Tak wiele refleksji i myśli dzisiaj wpisanych jest w tę przypowieść. Zaczynając od tego, że ten bogacz, bez imienia, bogacz,
On się zamknął w swoim domu. Zamknął się na Łazarza, ale zobaczcie, że w tym jego pałacu nie było jego braci. Nie było jego ojca. Też ich nie potrzebował. Może od czasu do czasu ich zapraszał. To już są spekulacje. Ale w tym wyjściowym momencie on wystarczał sam sobie. Jakże ważna jest ta wrażliwość, to otwarcie, to, że my będziemy potrafili nieść rzeczywiście to wszystko, co będzie potwierdzało nasz szacunek dla darów Boga wpisanych w drugiego człowieka. A w czym się może on wyrazić? Ten Łazarz leżący przy bramie pałacu, okryty wrzodami, pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Wydawałoby się takie proste. Właściwie jedna prosta myśl. On nie chciał mu zabrać tego, co jest jego. On nie chciał przywłaszczyć sobie tego. On nie chciał zająć jego miejsca. On chciał znaleźć tę życzliwość i to wsparcie z tego wszystkiego, co jest bogactwem tego człowieka. I myślę, że to jest też jedna z myśli, którą warto przywołać. Wokół nas tak wielu jest ludzi. Tych, których spotykamy, tych, których mamy, tych, na których reagujemy. I na dobrą sprawę, kiedy nieraz dokonujemy jakiejś dogłębnej refleksji, to uświadamiamy sobie, jak nasze reakcje były niewspółmierne do tego, co ten drugi wniósł w nasze życie. On nieraz może chciał nas tylko o coś zapytać. On nieraz może chciał usłyszeć radę, a może zwyczajnie stanąć, pobyć z kimś, kto na niego spojrzał z życzliwością, nie osądzając, nie oceniając, może od razu nie zwracając uwagi na coś, na co inni zwracają, wytykając może jego słabości. Ile jest takich momentów, ile może było takich momentów dzisiaj w naszym życiu, które później się przejawiły w naszych myślach, w naszych słowach, może również i w naszych decyzjach. To jest ten niesamowity moment. Ale jednocześnie oczywiście przypowieść mówi o tym, że rany Łazarza miały charakter wrzodów. To nie jest rana, która była związana z czymś, co się doraźnie stało. Tak jak w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Nie pobity, nie napadnięty. Nie jak ta kobieta z Ewangelii, która cierpiała na krwotok wiele lat. I kiedy szła za Jezusem i powiedziała, żebym się go chociaż mogła tylko dotknąć. To jest sytuacja pewna, pewnej przewlekłości. On był przewlekle chory. Jego sytuacja już od dawna gdzieś niosła w sobie jakąś trudność. To jest tym bardziej pewna refleksja i okazja, żeby uświadomić sobie, jak wielu jest wokół nas takich, może i tutaj obecni, którzy niosą wielkie poświęcenie, którzy niosą wielkie oddanie, którzy nie wyliczają czasu, którzy nie wyliczają poniesionych środków, wysiłku, niosą miłość, bo jest to potrzebne. To też jest czas i to też jest ta droga, aby uwrażliwić się na dary Boga przez człowieka, żeby docenić tych, o których właśnie w taki sposób mówimy. Ostatnio słyszałem świadectwo o mężczyźnie, którego żona choruje bardzo poważnie na chorobę nowotworową. On już od pewnego czasu zrezygnował z aktywności zawodowej. Jest po prostu przy niej, bardzo cierpiącej, bardzo słabej, ale jednocześnie będąc przy niej niesie taką niesamowitą jasność, nadzieję, miłość. I człowiek, który mi to opowiadał, sam był zachwycony, a jednocześnie z całą pokorą i uczciwością powiedział, ja nie potrafiłbym tak. To jest również ten czas, żebyśmy ich tutaj przywołali. To jest oczywiście również i wielkie zaproszenie do tego, abyśmy nie wątpili
i nie zniechęcali się w tych dziełach, które może nie od razu jeszcze przynoszą owoce. I ostatnia myśl. Kiedy mówimy o tej wrażliwości na człowieka, ale tak naprawdę z wrażliwością na Boga. Ta niesamowita prośba, którą ten bogacz kieruje do Abrahama, mówiąc: poślij Łazarza do moich braci, niech ich przestrzeże, bo jakby ktoś stąd przyszedł tam, to mu uwierzy. I to jest to tak naprawdę zaproszenie dla nas. My jesteśmy właśnie stąd, w tych Bożych dziełach, w tych Bożych tajemnicach, w tym Bożym źródle. Bądźmy tymi, którzy pójdą tam. Tam, gdzie może są ci, którzy tego źródła nie dostrzegają, może mają problem z odkryciem jego wartości, może gdzieś ono się w jakiś sposób zanieczyściło i osłabiło w ich życiu. Bądźmy tymi, którzy zaniosą ten dar. Bądźmy tymi, którzy z mocą Boga będą potrafili przemieniać świat, który nas otacza. To jest również ten niesamowity moment i motyw, który jest pisany w Wielki Post i który chociażby jest wpisany w tą jedną z praktyk pokutnych, jaką jest jałmużna. Dar miłości, który płynie z ludzkiego serca, przepełnionego miłością Boga. Niech Bóg napełni nasze serca i niech one staną się źródłem Jego miłości dla innych. Amen.